Zrobiłem dopiero drugi ul, słuchajcie. I kwestia jest taka, chciałem wam pokazać. Zobaczcie, ile trutuby wyciąłem z jednego ula. Tu na przykład była ta kramka, że tu pod beleczką była pszczołowka ładna, nie? A tu trutuwa, jebs, wycięta. Tu na przykład mogę takie kawałki, nie? Tej trutówki mogę powycinać jakoś. Mogę, ja te pszczoły potem szczepnę, nie? Tam przed ul na deskę do jakiegoś ula i tyle. Ale no chciałem pokazać, ile trutówki udało mi się wyciąć. I teraz jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa. Ja uważam, że jak przygotowujemy ramkę do zaczerwienia matce, teraz, kiedy jest dużo wziątku, zauważyłem, to ją przyciąć, na przykład taką ramkę ja bym przyciął tu, ale zauważyłem, że na przykład one zajajczyły tylko w tych miejscach, gdzie sobie dobudowały świeży plaster. Nie? Tak zrobiły to dziś przez noc, ale widziałem, znaczy ja wiem z zeszłego roku, że jak już jest ten okres takiego lipca, to wtedy jak nie ma pszczoły do budowania, no to ona zaczerwi na tym plastrze, co myśmy jej podłożyli, nie? Ewentualnie to może trwać trochę dłużej, bo one muszą to przeczyścić, więc może przez tą noc to nie trwa. Tak. I to jest taka właśnie rzecz, że teraz jak jest wrzątek, to żeby ten pasek, który pozostawiamy do zajajczenia, zostawić jak najdłuższy, z tego względu, że jak one tutaj dobudują tak delikatnie, to na tym będzie najwięcej przez tą pierwszą noc. Jeśli chcemy to po prostu zrobić przez tą noc. Jeśli mamy na przykład opcję, że wyniuchamy, że czekamy dwa dni czy coś, no to wiadomo, ale ja chciałem to zrobić, że zrobiły mi to przez noc i robią. I tu po prostu włożyłem do tego ula tylko taki mały języczek nabudowały, słuchajcie, na którym było jajek trochę. Ja tu wyciąłem wszystkie mateczniki, patrzcie, o tyle mateczników było różnych, ratunkowych, nie? Były. Wszystkie się wycięło. Wycięliśmy trutuwy, ile wlezie. I zrobiliśmy to. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, jaką chciałem pokazać. Mianowicie, jak mamy te nasze ramki, te połówki, to jak wiszą w ulu, w korpusie obok siebie, to w tym momencie, jak wytniemy na przykład dolny z trutówką, i obok będzie wisieć taka, co będzie miała wycięty górny, a wokół będą jakieś odbudowane, to też jest w porządku, no bo mimo woli one będą tą jedną ramkę z jednej strony ciągły od góry, a drugą na dole jak już, więc to też będzie zmuszenie to, że one pobudują na ramkę prosto. No i to by było tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy szczegółowe, które po prostu zauważają się tak o, nie? Też teraz, że właśnie chodziło mi bardziej o te zajajczanie ramek, że właśnie one jak zajajczyły przez dzisiejszą noc, to raczej w tym świeżym plasterku, ale w zeszłym roku jak robiłem to często, gęsto w lipcu, to czy nie, co ja mówię, w lipcu, no to jak robiłem takie coś w lipcu, no to wtedy one po prostu no budowały, to czy jajczyły tam, gdzie popadło, nie? Nie było tyle pszczoły młodej, żeby to pobudować na bieżąco, więc tak to wyglądało. Więc no, trzeba uważać, jeśli chcemy to zrobić po prostu przez jedną noc, no to nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić, że będziemy mieli tych jajek na tym naszym skraweczku, co odbudują dużo, ale to wystarczy naprawdę taki języczek, taki, który ma na sobie jajka i to jest wystarczające do tego, że my teraz to podkładamy. No i wsio, dobra, mamy to i jedziemy dalej.